kryptowalutach. Zanim zaczniemy, najpierw zrobimy sobie też jeszcze takie wprowadzenie, 2-3 minutki odnośnie mojego podejścia do kryptowalut i tego, z jakich narzędzi, z jakich strategii korzystamy. Dajcie mi proszę znać, czy się dobrze słyszymy. Czy na pewno widzicie ekran? Powinniście widzieć slajd tytułowy tej króciutkiej prezentacji wprowadzającej, powinniście mnie słyszeć. Mam nadzieję, że wszystko dobrze działa, że mikrofon również jest ok. Dobrze widać, tak? Dobrze widać, widać, słychać, słyszę, widzę, świetnie. Ok, zaczynamy, nie przedłużając. Pokazuję na tych spotkaniach moje podejście do kryptowalut, czyli przede wszystkim analityczne podejście, analizę techniczną z wykorzystaniem naszych narzędzi, znaczy naszych narzędzi, narzędzi, które wykorzystuję na rynku Forex, na rynku walutowym, bo jestem traderem z ponad 10-letnim doświadczeniem, rynek walutowy, giełda. No, można powiedzieć, taka wąska specjalizacja, jeżeli chodzi o trading na rynku walutowym, no, można powiedzieć, najtrudniejszy, tak? Dlatego, że jest najbardziej zmienny, płynny, duża dźwignia i tak dalej. Myślę, że część osób kojarzy tutaj moją osobę i to, czym się zajmuję, ale wiem, że część osób jest również z grupy Crypto Trading, także chciałbym też takie wprowadzenie, przede wszystkim odnośnie metodologii, narzędzie FIBO, no bo w ostatnim czasie bardzo dużo pytań otrzymałem, także będę pokazywał przede wszystkim na takim realnym rynku, jak te narzędzia działają, tak? Jak się nimi posługiwać, jak je odczytywać, jak zagrywać na to i tak dalej. Ok, cel tych spotkań. Przedstawiam zupełnie inne nowe podejście do kryptowalut, czyli w żaden sposób nie kupuję, nie skupuję, nie holduję, nie akumuluję kryptowalut, tak jak to robią niektórzy. Nie kopię, nie mam żadnych koparek, żadnych maszyn, które wykonują te wszystkie skomplikowane obliczenia. Też się tym nie zajmuję. Zajmuję się typowym tradingiem na kryptowalutach. Tradingiem, czyli kupuję, sprzedaję na dźwigni finansowej, na lewarze i interesują mnie zarówno długie pozycje, jak i krótkie pozycje, o czym też będę pokazywał i mówił za chwilę. Czyli typowy trading. W ramach tych spotkań chciałbym, żeby zawsze był co najmniej taki jeden, no może dwa edukacyjne wątki pokazujące formacje, układy i zależności, z jakich ja korzystam. Czyli będę tutaj pokazywał te wszystkie układy, które są naprawdę ważne, skuteczne na Forexie. I możemy je z powodzeniem przełożyć tutaj na rynek kryptowalut. Także nie są to, z góry mówię, że nie są to jakieś takie narzędzia, które wszyscy znamy, bo to są narzędzia mało popularne. Nie są to na pewno trójkąty, linie trendu i tak dalej, bo pewnie część z Was te proste elementy z klasycznej analizy technicznej kojarzy. Tutaj są układy pokazywane troszeczkę bardziej zaawansowane. One są skuteczniejsze, one mają większą precyzję, jeżeli chodzi o te formacje cenowe, które znają wszyscy. Dlatego one też nie mogą być takie proste, no bo niestety, ale nie wszyscy je znają. No niestety, stety. Ten, kto zna i rozumie, troszeczkę ma łatwiej na rynku, tak? Bo wtedy jakby podejście do tradingu, do tego, kiedy kupić, kiedy sprzedać, jest po prostu no, łatwiejsze, tak? Bardziej logiczne. Ok, ważna zasada. Jeżeli macie jakieś pytania, czy techniczne pytania, czy pytania odnośnie innych, może kryptowalut, zadawajcie je śmiało, dobra? Od razu na czacie piszcie. W momencie, jeżeli ja coś omawiam, jeżeli chcecie, żebym coś powtórzył, pokazał i tak dalej, piszcie na czacie. Po to mamy czat, żebyśmy tutaj wspólnie sobie rozmawiali. Ja nie lubię uprawiać monologu, o wiele bardziej wolę dyskutować i z wami rozmawiać, także. Jeżeli coś jest niejasne, to pytajcie od razu na czacie. Jak dywersyfikuję obecnie swój portfel? To są moje wszystkie inwestycje, tak? Tutaj większość, zdecydowana większość, no powiedzmy jakieś 80%, może troszkę więcej, no to przede wszystkim jest Forex, tak? Forex, trading, no i to, z czego w głównej mierze żyję. No tutaj jakieś 15-20% to są kryptowaluty i tym się zajmujemy. To podejście do krypto, tak jak wam wspomniałem, jest dosyć mocno specyficzne, przynajmniej na chwilę obecną w Polsce, bo no, trochę jestem na tych grupach i w różnych serwisach i nie widziałem, żeby ktoś wykonywał taką profesjonalną analizę techniczną, tak? Taki typowy trading na kryptowalutach. Wszyscy albo stawiają koparki, albo kupują i pytają się, gdzie jest tanio, gdzie jest drogo, ale chcą kupować i chcą akumulować, tak? Bo liczą na to, że kiedyś ten Bitcoin będzie warty, nie wiem, 5 tysięcy, to może być za chwilę warty, ale 10 tysięcy, czy nawet wycenę widziałem na 100 tysięcy, nie? Absolutnie czymś takim się nie zajmuję. Czyli 15-20% to jest mój rodzaj takiej dywersyfikacji, no swego rodzaju eksperymentu, który powiem wam, że całkiem nieźle idzie, dlatego że te wykresy kryptowalutowe, one działają, czy zachowują się bardzo podobnie jak do tych wykresów standardowych par walutowych, czy to polskiej złotówki, czy eurodolara, czy wykresu DAX-a, złota i tak dalej. Po prostu jest to bardzo płynny instrument i można pewne narzędzia, pewne pomiary tam dokonywać, tak? Pewne układy tam, co ważne, się pojawiają. No bo jeżeli by się nie pojawiały te formacje, z których ja korzystam, no to raczej nie miałbym tutaj pola do manewru.
Czy w tym tygodniu, tutaj Paweł, widzę pierwsze pytanie, czy w tym tygodniu będzie analiza techniczna krypto w piątek? Tak, w zeszły piątek nie było, dlatego że robiliśmy live trading room. Na live pokazywałem nasz trading w moim biurze, w trading roomie w Częstochowie, nie wiem, ktoś był może, oglądał. Z czterema traderami tutaj sobie wspólnie handlowaliśmy. Co ciekawe, każdy z nas zakończył na plusie, także końcówka tygodnia była bardzo, bardzo udana. To był typowy trading, od razu mówię, nie na kryptowalutach, ale na Forexie. Typowy trading na Forexie, czyli pokazałem tam 10 tysięcy rzeczywistej kasy, no i zajmowałem pozycję, kupowałem, sprzedawałem. I wynik końcowy był 10 100 z hakiem chyba, tak? Także można powiedzieć symboliczny 1 plus, no ale gdzieś tam obalamy te mity, że na Forexie się tylko traci, tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie jakby chronić kapitał i wychodzić nawet delikatnie na plus każdego dnia, no to w skali miesiąca, kwartału robi się już całkiem fajny wynik. Także takie live'y na pewno będziemy robić, ale odpowiadając, Paweł, na twoje pytanie, czy będzie w piątek, postaram się, żeby było, tak? Bo w ten piątek już jestem wolniejszy, tego live'u nie mamy, także będę miał trochę więcej czasu. Jak zarabiać na kryptowalutach? Tak jak wspomniałem, można je akumulować. Ja w skrócie napiszę, żeby było szybciej. Można kopać, czy taki typowy mining, produkcja. I to jest to, czym się my zajmujemy, czyli typowy trading. Czym się charakteryzuje, moi drodzy, taki typowy trading na kryptowalutach? W ogóle czym się charakteryzuje trading? Jakbyście mogli mi tak w swoich w kilku zdaniach opisać. Nawet jednym zdaniem, z czym ci się kojarzy, z czym wam się kojarzy trading nie mówię na kryptowalutach, ogólnie. Dlaczego trading jest w pewien sposób specyficznym zawodem, specyficznymi działaniami? No bo to od razu mówię, to nie jest takie łatwe, nie nauczycie się tego w tydzień, w dwa czy w miesiąc. No tutaj doświadczenie jest mega, mega ważne, tak? No ale musimy wiedzieć, czym ten trading się charakteryzuje, jakie są zasady. Napiszcie mi, jakie macie takie może pierwsze skojarzenie, bo to są chyba najlepsze odpowiedzi. Pierwsze skojarzenie ze słowem trading, tak? Trading, czyli co? Ok, widzę, pierwsze propozycje są. Kupić taniej, drożej sprzedać, ewentualnie odwrotnie. Drożej kupić, drożej sprzedać, kupić, odkupić taniej, nie? Bo można, pamiętajmy, w tradingu grać na dwie strony. To jest bardzo ważne, że możemy mieć pozycje krótkie. Możemy mieć tak zwane shorty, możemy mieć długie pozycje, czyli long, tak? Co ciekawe, możemy sprzedawać coś, czego nie mamy, bo to jest jedynie taki zapis, tak zwana krótka sprzedaż. Handlowanie, ja bym właśnie dodał, Krzysztofie, że to jest aktywne handlowanie. To nie jest na zasadzie, że kupuję, o tym zapominam, przypominam sobie za dwa miesiące i zobaczę, co tam na portfelu się wydarzyło, nie? Nie, tutaj bardzo często to jest aktywne handlowanie, pilnowanie pozycji, monitorowanie, sprawdzanie, jak ona się rozwija, zarządzanie pozycją, czyli pewne przestawianie stopa, zabezpieczanie na zysku i tak dalej. Dużo takich kwestii technicznych, które też będę na tych spotkaniach omawiał, czy takie aktywne działania, można powiedzieć, nie? Matematyka, statystyka, psychologia, bardzo fajnie, Jakub, odpowiedziałeś, tak. Żelazne zasady bym do tego dodał i trzymanie się tego. Zarządzanie ryzykiem, monitoring pozycji. Bardzo dobrze, Piotr, napisałeś. Tak, typowy taki monitoring i sprawdzanie, jak ta pozycja się rozwija. Czyli jak widzimy, takie aktywne działania, które musimy wykonać, żeby w ogóle obserwować, nie? To, co się dzieje. OK. Moje podejście do tradingu na kryptowalutach to są wysokie interwały. Dla mnie wysokie, H4D1. Nie schodzę, od razu mówię, na jakieś interwały takie niskie, kilkunastominutowe, kilkugodzinowe, nie ma sensu, ze względu na to, że te koszty są póki co dosyć duże. Także o tym powinniśmy pamiętać. To raczej pozycje, jakie będę wam tutaj pokazywał, czy też analizy, jakie wykonujemy. Wszystko interwały wyższe H4D1. Maksymalnie mam obecnie 2-3 transakcje w tygodniu, nie dziennie. W tygodniu na Forexie takie odniesienie, żeby wam pokazać tę różnicę. Często mam 2-3 pozycje dziennie, często mam więcej, nawet 5 transakcji dziennie, tak? A tutaj mam w tygodniu 2-3 transakcje. Także to jest ta różnica, że tak aktywnie, tak bardzo aktywnie nie podchodzę póki co do kryptowalut i kilka wybranych formacji, które przebadałem, które działają. To jest bardzo ważne, że mam punkt odniesienia, wiem, czego na układach, na wykresach szukać. I właśnie tutaj to są głównie narzędzia Fibonacciego, jakie będziemy wykorzystywać. Poziomy Fibo, jak to wygląda w praktyce? No od razu przechodzę, słuchajcie, do tej części, no chyba najciekawszej, czyli pracy z wykresami. Zaczynamy od Bitcoina, no bo tutaj widzimy, że dochodzimy naprawdę do dosyć ciekawych poziomów. Są zaznaczone dwa miejsca. Co ciekawe, w zeszłym tygodniu ja tutaj wspominałem, że zaksięgowanie 786 tak naprawdę jest jedynie kwestią czasu, prawda? Także tutaj o żadnych spadkach nie mogliśmy mieć miejsc, nie było mowy.
no bo technicznie w ogóle w żaden sposób się nie układały i zobaczcie, jak pięknie ten pięknie jakby jest dopasowana tutaj rzeczywistość, nie tak jakby Neg usłyszał nasze przewidywania. No śmieję się w tym momencie, tak, ale na tym polegają też nasze narzędzia, że jeżeli ja widzę, że nie ma tak naprawdę po drodze żadnych elementów, które mogą zaburzyć naszą strukturę, naszą formację, to prawdopodobnie ruch będzie kontynuowany. Nie? No i tutaj zobaczcie, ten ruch na Bitcoinie jest kontynuowany, ale zbliżamy się naprawdę do ważnych oporów. I tutaj te opory w tym momencie chcę Wam pokazać. Zanim zaczniemy sobie omawiać, jeszcze chciałbym Wam przypomnieć taki układ, który się nazywa Gartley. Możecie sobie wpisać Gartley Fibo Team na naszym blogu Fibonacci Team. Ten układ jest dokładnie opisany. W ogóle dajcie mi znać na czacie, czy kojarzycie taką formację z analizy technicznej. Gartley to jest jedna z formacji harmonicznych, typowy układ wewnętrzny. Kojarzycie taki schemacik? Ona wygląda, już Wam mówię, ten układ, który będę zaraz pokazywał, wygląda w ten sposób. Zobaczcie, to jest taki schemat, można powiedzieć, taki typowo książkowy, czyli tutaj są najważniejsze dwa punkty, punkt B i punkt D. Punkt D na 7,8, punkt B na 61,8. To są oczywiście wszystko współczynniki Fibonacciego, żeby nie było tak, że ten układ jest przypadkowy. Jest na ściśle zdefiniowanych poziomach, proporcjach. No i zwróćcie uwagę, na D1. Zobaczcie, na D1, na BTC USD wygląda to w ten sposób, czyli dochodzimy do 7,86, czyli do zakończenia tego układu harmonicznego i jeżeli byśmy mieli sobie porównać to, co się działo wcześniej, ja tu zaznaczę może tak celowo taką grubszą linią, no ok, mamy 7,86, widzimy, że było wcześniej zaksięgowane. Ok, co zaznaczyłem tą drugą strzałką? No przede wszystkim zaznaczyłem to, że tutaj, czy zaznaczyłem miejsce, które widzimy, że cena tutaj wcześniej reagowała. Dajcie mi znać w ogóle, czy mnie teraz dobrze słychać, bo zmieniłem troszeczkę położenie mikrofonu. Mam nadzieję, że jest ok, że tutaj się nic nie zmieniło z dźwiękiem. Dobrze działa? Dobrze, działa, super. OK, 2440, praktycznie jest to miejsce, które mnie już interesowało w zeszłym tygodniu, czyli potencjalna formacja głowy z ramionami. Myślę, że ten układ znamy, prawda? RGR typowy, lewe ramię, głowa, prawe ramię. Dlaczego mój układ jest specyficzny? Ano dlatego, że cena w tym układzie musi spełnić pewien warunek, to znaczy położenie lewego ramienia, czyli ta strzałka pierwsza, tam ta w środkowym miejscu na pulpicie, i ta ostatnia to jest potencjalne prawe ramię, tak? Tutaj mamy lewe ramię, szczyt to jest głowa i prawe ramię. Spróbujmy sobie to wyobrazić. No i tutaj właśnie jest testowane prawe ramię, tak? Czyli na wysokości poziomu tego niebieskiego 4470 testujemy dosyć ważny opór. To jest jedno potwierdzenie, to jest takie powiedzmy dodatek. Natomiast to ważniejsze to jest ten układ harmoniczny Gartleya, tak? Czyli mamy tutaj punkt X, punkt A, punkt B w rejonie 61, no o tym też mówiliśmy, tutaj piękna reakcja poszła i mamy położenie punktu C i punktu D. Najważniejsze z tego typu układów, czyli z układu Gartleya, jak i też innych harmonicznych, jest położenie punktu D. To jest punkt D, tak zwany punkt decyzyjny. Ja tam podejmuję decyzję, tak? Czyli w tym wypadku będę myślał o tym, żeby sprzedawać, jeżeli zobaczę jakąkolwiek pierwszą podaż, jaka się tutaj pojawi. Zawsze w tego typu układach pamiętajmy, tak naprawdę o dwóch poziomach, 7,8 i 8,86, ja te strzałki celowo skopiowałem, dlatego że bardzo często cena najpierw, to jest też taka pułapka, którą często stosują duzi gracze na tych niedoświadczonych traderach czy inwestorach, że najpierw dochodzimy do tego miejsca, podaż się pojawia, mamy silne wybicie wyrzucające nas na stracie i dopiero spadamy od 8,86, dlatego te współczynniki one są bardzo blisko siebie, jeżeli sobie zobaczycie, położenie jest bardzo bliskie, także tutaj zawsze taką poprawkę bierzemy na ten następny poziom, nie? Więc naprawdę jesteśmy w bardzo ciekawych miejscach podażowych. Ja mówię otwarcie, że myślę o tym, żeby krótkie pozycje zawierać jeszcze nie teraz, bo nie ma potwierdzenia, ale jeżeli się pojawi jakaś formacja świecowa, czemu nie? Prawda? I to są okolice 4,5 tysiąca, 4650. Dwa ważne poziomy i Fibonacciego i ważne poziomy techniczne.
Czy Biała Świeczka nie ma przypadkiem cienia na górze? Tutaj padło pytanie od Marcina. Nie, nie widzę, nie widzę. O której mówimy? O której świeczce mówimy? Ani obecna, ani ta z początku mierzenia, czy tutaj, gdzie jest potencjalna głowa, nie ma takiego cienia. Nie ma tego cienia. Oczywiście, jeżeli by był, no to musimy zaznaczyć od samego szczytu, nie? Okej, tyle jeżeli chodzi o Bitcoina. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo ciekawym miejscu. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do mojej ulubionej kryptowaluty, do Ethereum. Już wam pokazuję, co tam na Etherze. Walczymy z okrągłym poziomem. Tutaj jako ciekawostka wam powiem, że bardzo dobrze poruszają się zarówno pary tradycyjne, pary walutowe, jak i kryptowaluty pomiędzy okrągłymi poziomami. Tak? W tym wypadku między 200 a 300. No widzimy, że tutaj pięknie wybroniliśmy ten poziom. Tutaj też było FIBO, też był układ harmoniczny, jeżeli się dobrze przyjrzymy. Tutaj mamy punkt X, punkt A, punkt B, punkt C i punkt D. I to jest to, o czym mówiłem. Zwróćcie uwagę, punkt D na 786. Właśnie na tym samym mierzeniu czekamy na reakcję na Gartleyu. Także zobaczcie pewnego rodzaju jakby powtarzalność, nie? Podobieństwo. Z tego miejsca rynek pięknie wystartował. Zbliżamy się według mnie na Etherze do tego miejsca. Także tutaj, jeżeli wybijemy 300,00, ten okrągły psychologiczny poziom, mamy miejsca na wzrosty 340, 342. Jest dosyć ważny taki opór cenowy. On jeszcze nie został wybity, nawet nie został zaatakowany. Także według mnie spokojnie tutaj nawet ten układ taki 1 do 1, zwróćcie uwagę, te prostokąty są takie same. Zakończenie tego układu też jest w tym miejscu. Także bardzo ciekawy opór. Bardzo ciekawy opór w postaci 340-342. Na Etherze. Póki co walka z okrągłym poziomem. No niestety, ale na okrągłych takich psychologicznych poziomach często cena konsoliduje. Zresztą możemy sobie zobaczyć na historii, jak to wyglądało. Zobaczcie tutaj, jak często rynek dochodził do poziomu, delikatnie wybijał, został górny cień, mamy zjazd, prawda? Znowu próba podejścia, znowu cofka, znowu próba podejścia, znowu cofka, prawda? Także tutaj niestety, ale możemy takiej konsolidacji oczekiwać w rejonie 300,00. Dobrze, lecimy dalej, lecimy dalej. Kolejna kryptowaluta tutaj Ripple. Dochodzimy według mnie do ważnego poziomu. Tutaj już raz ten poziom był zaatakowany. Według mnie zaatakujemy go ponownie, nawet z możliwością wybicia. 0,2143, tutaj było dojście, zobaczcie, jest zielona linia podażowa, mamy cofkę, także tutaj cały czas te dolne cienie, zwróćcie uwagę, ja też o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, one nam sugerują to, że ten popyt się uaktywnia, tak? Za każdym razem, jak rynek zjeżdża w dół, zostaje dolny cień, czyli ten popyt, ktoś tam stoi ze zleceniami, ktoś to odkupuje, prawda? Biorąc pod uwagę układ harmoniczny i to, że mamy tutaj taką strukturę, należy też przyjąć zakładane take profity. Co to znaczy, że układ harmoniczny się realizuje? Ano znaczy to w ten sposób, że z punktu D dochodzimy najpierw do punktu B, tutaj widzimy, że już doszliśmy, potem docelowo do wysokości punktu C, czyli okolice 0,2560 i żeby wypełnić układ harmoniczny w całości, wtedy możemy powiedzieć, że układ się zrealizował w 100%, to jest zaksięgowanie punktu A, prawda? 29,49. Tutaj mamy te dwa takie miejsca. Według mnie docelowe wzrosty zarówno na Ripple, jak i na Ethereum jeszcze są przed nami. Także tutaj punkt C. Myślę, że w dłuższym okresie do zaatakowania. Także najbliższym oporem na Ripple okolice 25,60, 25,00. No tutaj jakby nie było, ten szczyt był, prawda? Także tutaj myślę, że w momencie, jeżeli pokonamy punkt B, a tutaj już widzimy, że ewidentnie go próbujemy wyciągnąć górą, kolejne założenie według układów harmonicznych to jest zaatakowanie następnego punktu, czyli punktu C. Ok, zostały nam jeszcze dwie waluty cyfrowe. Na dalszu praktycznie układ się wypełnił, słuchajcie, no w 100%, to o czym mówiłem w zeszłym tygodniu. Mam nadzieję, że część z Was pamiętała, mam nadzieję, że wszyscy pamiętali. Przychodźcie na te nasze spotkania, bo jak widzicie, one są naprawdę pomocne. Te układy bardzo ładnie pracują na kryptowalutach. No i warto też mieć taki pogląd, przede wszystkim, jeżeli macie je w swoich portfelach, prawda? No bo to też wtedy wiemy, kiedy się ewentualnie zabezpieczać na tych walutach. No i tutaj zobaczcie, że na Dashu ta strefa i ta druga czerwona strzałka, no zadziałała książkowo, tak? Wspominałem o tej luce, wspominałem o wewnętrznych głębokich mierzeniach. Jako ciekawostka powiem, że dokładnie na te same poziomy czekam na Bitcoinie. I ta sytuacja bardzo często się powtarza, no względem właśnie korelacji, tak? Na Forexie ja to widzę non-stop, czyli powiedzmy na eurodolarze mam takie zagranie i kabel, czyli GBP USD,
Fund robi podobny schemat. I tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja, tak? Na Daszu widzę ewidentne odbicie, zobaczcie, od tej strefy pomiędzy poziomami FIBO, no pięknie się odbiliśmy, a na Bitcoinie dopiero podchodzimy, prawda? Czyli tutaj może być nawet na zasadzie właśnie takiej fraktalności. Rynek jest fraktalem, czyli tworzy obiekty na zasadzie takiego samopodobieństwa. No i tutaj mamy fantastyczny jakby też przykład tego, jak na tych poziomach rynek się zachowuje. Ważne wsparcie, o którym pamiętamy na Daszu, to jest okrąglak 300.00. Czy ten poziom działał wcześniej, ocencie sami. Zobaczcie, nanieście sobie poziomą linię, no i zwróćcie uwagę, co się tutaj wcześniej działo. Za każdym razem, jak rynek tutaj testował, ewidentnie reagował i to dosyć mocno, prawda? Tutaj pojawiały się dolne cienie, pojawił się popyt, tutaj było wybicie, dosyć mocna podaż. No i według mnie tutaj ten poziom 300 będzie taki kluczowy. Może być podobna sytuacja jak na Ethereum, tak, że sobie idziemy bokiem, gdzieś tam ten poziom 300 zahaczymy. Także na Daszu ja bym powiedział, że delikatnie tak z tendencją spadkową, aczkolwiek ostrożnie. Tutaj ciekawie, naprawdę ciekawie wygląda Bitcoin. I jako ciekawostka zobaczcie, że podobieństwo tych wykresów jest dosyć duże. Także chwila prawdy. Chwila prawdy i na zakończenie Litecoin. Tutaj pięknie wybroniliśmy 50. To jest układ, który ja uwielbiam na Forexie. To znaczy, jeżeli mam wcześniej jakiś ważny opór lub ważne wsparcie, bo to działa i w dwie strony oczywiście, tak jak tutaj była 50. Ta 50 była zaznaczona dokładnie tydzień temu, w poniedziałek i w środę też o tym mówiłem, bo to jest też psychologiczny okrągły poziom na Litecoinie. A zwróćcie uwagę, co się stało. To jest taki schemat ZZB, ja może wam też go pokażę, ZZB Forex Fibo Team. Najpierw wam pokażę może sam schemat, bo bardzo, bardzo często on się pojawia, ale chciałbym, żebyście się po prostu nauczyli, tak? Zobaczyć, jak on dokładnie wygląda. Ten schemat też kiedyś opracowywaliśmy. O, tutaj mamy jakieś schematy, zaraz sobie znajdziemy coś takiego. A jest. Zwróćcie uwagę, jak to działa w praktyce. Czyli najpierw robimy sobie wprowadzenie do ZZB, tutaj przykład mojej transakcji, ale dobrze opisanej. Wcześniejsze wsparcie, zobaczcie, staje się oporem. Czyli tutaj cena wcześniej reagowała, po lewej stronie ekranu patrzymy, zaznaczam myszką. Potem ten poziom jest gwałtownie wybity, zobaczcie, jaka świeca go wybiła i znowu rynek do niego powraca. Czyli dwukrotnie testujemy ten poziom wcześniejszy. Ja tutaj zajmuję pozycję licząc na odbicie. Zobaczcie, to się wydarzyło. I teraz zobaczcie tę samą analogię na Litecoinie. Zobaczcie dokładnie ten sam schemat. Czyli był opór. Tutaj, zobaczcie, w postaci 50 został ten poziom wybity i rynek gdzie przetestował ponownie po wybiciu? Dokładnie ten poziom. Zobaczcie, jak dużą precyzję rynek łapie w rejonie 50.00. Także według mnie tutaj ten popyt przed nami na Litecoinie, ważny opór, o którym należy pamiętać. Wsparcie to było wcześniej, teraz się staje opór, właśnie działa na zasadzie biegunowości. Zobaczcie, to są okolice 62-34. Według mnie tutaj ta 50, bo jeżeli się dobrze przyjrzymy, tutaj mamy 50% FIBO, czyli cała połowa tego ruchu spadkowego. Mamy właśnie układ ZZB, zobaczcie, te dwie zielone strzałki mogą stać się ważnym oporem, także czerwoną strzałkę tutaj przestawiam, daję komentarz, żeby nie zapomnieć, no i czekam cierpliwie na okolice 62-30. Ok, słuchajcie, pomalutku chyba będziemy kończyć, pół godzinki za nami. Przypominam, że na co dzień jesteśmy na grupie Crypto Trading, także już wam wrzucę informację. Crypto Trading, grupa na Facebooku. Już wam wrzucę info na temat tej grupy. W ogóle dajcie mi znać na czacie. Dajcie mi znać na czacie, czy jesteście w tej grupie facebookowej Crypto Trading. Od razu mówię, że to jest typowa analiza techniczna, profesjonalna analiza techniczna kryptowalut, także tam raczej nie piszemy o jakichś newsach, no chyba, że są to naprawdę bardzo ważne informacje. Oczywiście tak, ale raczej skupiamy się na takiej czystej analizie wykresów, ok? Także jeżeli są z nami miłośnicy analizy technicznej, osoby, które chcą się nauczyć tych narzędzi, swoją drogą bardzo skutecznych, tych formacji, takich współczesnych narzędzi i układów analizy technicznej, zapraszamy na tę grupę.
Zaglądam. Okej, okay. Nie wszyscy są, ale widzę, że część jest okej. Okay. Dobrze. Dobrze, słuchajcie, no to chyba kończymy pomalutku. Jeszcze zerknę na pytania. 4400, tak, na Bitcoinie jeszcze sobie możemy zobaczyć, co tam się dzieje, ale na D1 wygląda, powiem wam, bardzo to ciekawie, bardzo ciekawie. Na 4-godzinówce to samo, ewidentne wyhamowanie, zobaczcie. Jeżeli byśmy sobie jakieś dywergencje spróbowali wyznaczyć, no to na każdym wskaźniku wskaźnik już będzie malał, tak? A my idziemy do góry. Także ewidentne wyhamowanie w rejonie poziomu FIBO, czyli coś, co uwielbiam. No i oczywiście punkt deformacji harmonicznej. Co sądzę o Lisku? Już, gdzie najszybciej, słuchajcie, sprawdzić? Chyba na TradingView, prawda? Jeżeli chcę takie szybkie notowania, TradingView, podpowiedzcie mi może, gdzie sprawdzacie. Ja sprawdzam na XStation, no i faktycznie na TradingView, chyba TradingView będzie takim dobrym rozwiązaniem. Co sądzę o Lisku? Już sprawdzam, jak to technicznie się zachowuje. Także mam. A, czekam, aż mi podpowie symbol. LSK, tak, ja wiem, myślałem, że mi po prostu podpowie. No, TradingView ma to do siebie, że to jest dosyć bogata taka platforma analityczna. Na troszeczkę widzimy, tutaj potrzebuje czasu, żeby się załadować. Czyli co, LSK? USD, prawda? LSK USD. Mamy pierwsze, co robię. Oczywiście zerknę na wyższy interwał na dziennym. No i moi drodzy, zobaczcie, znowu jest ta sama sytuacja, czyli zasada zmiany biegunów. Zobaczcie, jak pięknie, jak technicznie te kryptowaluty chodzą. Zaznaczam to linią poziomu. Zobaczcie, mamy szczyt. To jest 10 dzień czerwca. Mamy odbicie, mamy mocne wybicie i zobaczcie, cały czas ten poziom 4,24 jest broniony. 5,00 na pewnego rodzaju takim psychologicznym wsparciem. Gdzieś tam znajdujemy się powyżej. Tak, nie ma, słuchajcie, żadnych przesłanek na to, żeby to miało spadać. Mało tego, jeżeli by było ponowne przetestowanie, ja to zaznaczę o za pomocą takiej linii, to mnie będzie interesował znowu ten poziom wsparcia, czyli dosyć ważne poziomy 4,24, naprawdę do zaznaczenia ewentualnego nawet zakupu, tak, czy zajęcia pozycji. Ja w tym momencie w pozycję nie wchodzę, dlatego że ja lubię precyzyjne poziomy i precyzyjne układy, więc musiałby ten poziom zostać ponownie przetestowany. Jeżeli będzie, ok, będę myślał o tym, żeby tutaj zająć długie pozycje. To są okolice 34,25, tak jak widzicie. Na chwilę obecną jesteśmy powyżej, także według mnie tutaj docelowo atak na ostatnie maksima okolice 8.00, myślę, że spokojnie może nastąpić. Dobrze, 13 na naszych zegarach. Ja wam serdecznie dziękuję za przybycie. Ponad 70 osób było w pewnym momencie, także gdzieś tam pomalutku zbliżamy się do 100 osób. Bardzo fajnie, że jest tak duże zainteresowanie. Mam nadzieję, że te spotkania, te nasze krótkie spotkania analityczne, one są dla was pomocne. Ja bym chciał, żeby one były naprawdę takie wysoce merytoryczne. Tutaj nie ma czasu na żadne lanie wody, tylko same konkrety, czysta praca z wykresami, pokazywanie narzędzi, dokładnych formacji, na które ja sam gram, tak? Więc mam nadzieję, że jakby ta analiza i mój język, jakim się posługuję, bo sobie zdaję sprawę z tego, że niektóre pojęcia, niektóre moje skróty myślowe może nie są jasne, ale po to mamy czas, więc nie wstydźcie się pytać, tak? Tylko tam się wcinajcie mi w zdanie, pytajcie, jeżeli czegoś nie rozumiecie, pewnych pojęć, pewnych układów. My to wszystko mamy, słuchajcie, opisane na blogu, także możecie sobie poczytać, jak wygląda taki trading w wykonaniu Fibonacci Team, w wykonaniu technik Fibonacci'ego. Jeżeli sobie wpiszecie Fibonacci Team czy Fibonacci Team School, to jest oczywiście nasz serwis taki edukacyjny, analityczny, to tam wszystkie te nasze układy, nasze narzędzia, strategie i tak dalej możecie znaleźć. Okej, okay, dobrze. Tyle, jeżeli chodzi o to spotkanie. Wracamy na rynek, obserwujemy Bitcoina i na grupie w Crypto Trading na Facebooku już się komunikujemy, jeżeli będą jakieś ciekawe momenty, no może do zagrania. Zobaczymy. Powodzenia Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.